Zrobimy taki mini wykład o czymś, co nazywamy uwłaszczeniem nomenklatury. Bo na ostatnim wykładzie padło pod koniec takie bardzo dobre pytanie. Dlaczego tak naprawdę ta komuna tak się trzymała tej władzy pazurami? Dlaczego mimo tego, że społeczeństwo było zupełnie gdzie indziej i wytworzył się tak naprawdę ten podział, że była rzeczywistość oficjalna i ta rzeczywistość podziemna, prawdziwa, niepodległościowa, komuniści cały czas trzymali władzę pazurami. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Chcieli się nachapać. Oni po prostu wiedzieli, że komunizm to jest, wiecie, to co mówiliśmy przy stalinizmie. Dla wszystkich porówno, czyli gówno. I oni dobrze kumali, że żeby oni coś mieli, żeby zgromadzić majątki, muszą uczynić tak, żeby właśnie reszta społeczeństwa nie miała nic. Czyli muszą tak się ustawić, żeby być przygotowanym na zmianę. I od tego właśnie dzisiaj zaczniemy, bo co prawda uwłaszczenie nomenklatury to jest coś, co się mówi, że jest rok głównie 89 i 90, ale to jest proces, który zaczyna się dużo wcześniej. Tak naprawdę na początku lat 80. I po to, żebyśmy później mogli pójść sprawniej, żebym po prostu mógł używać pewnych pojęć, jak na przykład centrala handlu zagranicznego, albo spółka polonijna, czy fundusz służby bezpieczeństwa, no to musimy trochę dzisiaj tą wiedzę na początek rozszerzyć. I wielka prośba, jeżeli coś będzie niejasne, albo skrót myślowy będzie za duży, po prostu podnoście rękę, zadawajcie pytanie, bo to jest naprawdę ważne, żebyśmy dobrze zrozumieli ten mechanizm działania komuny. Czyli to, co potem stworzy nam, tak jak to napisze profesor Zybertowicz, antyrozwojowe grupy interesu, które będą bardzo mocno wpływały na naszą rzeczywistość w latach 90., a ślady tego są do dzisiaj. Czyli zapraszam Was teraz na wytłumaczenie, jak powstały te antyrozwojowe grupy interesu. I musimy zacząć od tego, jak w ogóle wygląda wtedy, na początku lat 80. ta struktura komuny. No bo wszyscy wiecie, że jest partia, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, a obok niej jest tak zwany rząd i administracja, czyli po prostu taka nominalna władza. Kwestia jest taka, że to tak naprawdę partia decyduje o tym, co rząd i administracja robią. Oni wybierają tych ludzi, na każdym poziomie właśnie tej władzy rządowej, administracji, to partyjni sekretarze mówią, co robić. Do tego stopnia, że jak na przykład administracja rządowa, czyli wojewoda, wybiera dyrektora ważnego przedsiębiorstwa, to tak naprawdę największy wpływ na to ma partia. Czyli jakby mamy taką, właśnie to jest taka ta dwuwładza. Niby jest oficjalnie polski rząd, jest Sejm, są wojewodowie, cała administracja, ale tak naprawdę rządzi ta partia. A jednocześnie teoretycznie podpięta pod rząd, bo to jest część rządu, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli MSW. Ale to MSW de facto jest taką trochę władzą samą w sobie, która bardziej raportuje i jest zależna od partii. To często funkcjonariusze właśnie partyjni wydają polecenia MSW albo dostają informacje w ogóle z pominięciem tej oficjalnej struktury władzy. No i to, co ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no to jest przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa. Czyli to, co było za stalinizmu Urzędem Bezpieczeństwa, potem stało się tą Służbą Bezpieczeństwa. I jest jeszcze taka jedna struktura, która jest trochę na pograniczu MSW i wojska. To jest wywiad wojskowy, czyli coś, co za stalinizmu nazywano się informacją wojskową, a wtedy w latach 80. nazywa się Wojskowa Służba Wewnętrzna, WSW. WSW później będzie nazywało się w III Rzeczpospolitej WSI, czyli Wojskowe Służby Informacyjne. I jak wiecie, ich dekomunizacja odbędzie się tak naprawdę dopiero w roku 2006.
I co tutaj się jakby na tej strukturze dzieje? No przede wszystkim zaczną być takie ruchy biznesowe. Czyli w teoretycznie socjalistycznym kraju, gdzie wiecie, nie ma biznesu, no bo są tylko firmy państwowe, to wszystko jest prowadzone tak, żeby ludzie, że Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, zaczynają pojawiać się takie struktury prywatne, na których będą właśnie zarabiać ci wszyscy ludzie. Zacznie się tak trochę niewinnie, bo jeszcze w latach 70. powstanie coś takiego jak spółki polonijne. I to jest taki pomysł, żeby emigranci, czyli ci Polacy, co mieszkają za granicą, mogli przywieźć pieniądze do kraju, no bo Polska Ludowa potrzebuje waluty, a zwłaszcza dolarów, i mogli założyć taką firmę. Czyli szukają sobie jakiegoś polskiego partnera, otwierają taką spółkę, którą się nazywa potocznie spółką polonijną i zaczynają robić jakiś biznes. I na początku to jest bardzo kontrolowane, bo wolno tylko robić hotele, jakieś takie proste przetwórstwo rolnicze, handel czy takie rzemiosło. I to rzeczywiście działa dość fajnie, bo jest sporo ludzi, którzy zostali po wojnie na Zachodzie, głównie w Anglii czy Francji, i część z nich właśnie przyjeżdża do Polski i zaczyna robić takie biznesy. I to jakoś całkiem fajnie funkcjonuje. Ale tuż przed wybuchem stanu wojennego dostają oni bardzo duże możliwości. Ponieważ te właśnie spółki polonijne zyskują jakby możliwość działania w prawie każdej dziedzinie gospodarki, a jednocześnie uzyskują prawo kupowania od tych przedsiębiorstw państwowych majątku. To może być ziemia, budynki, maszyny, coś, co było wcześniej zakazane. I nagle odbywa się wielki wysyp tych spółek. Bo jak ich było 70 parę przed wprowadzeniem tego prawa, to bardzo szybko ich się zrobi 200, potem 300, a w roku 88 będzie ich ponad 800. I wtedy właśnie zacznie się kariera wielu tuzów polskiego biznesu. Ponieważ właśnie, to widzicie taką akurat metkę, tak się to nazywało oficjalnie, Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne. To jest akurat spółka Brabancja spod Torunia, jako taki przykład. Ale wtedy właśnie zacznie karierę Zygmunt Solorz. Wtedy jeszcze nazywa się Piotr Krok. On w ogóle zmieni nazwisko i imię 4 razy, ponieważ później będzie występował przez chwilę jako urodzony jako Zygmunt Krok, później będzie działał jako Piotr Krok, później jako Piotr Podgórski, później Zygmunt Solorz, a już na koniec życia jako Zygmunt Solorz-Żak. Także takie ciekawe przejście od tego człowieka. On też jest w momencie, jak zaczyna działalność, czyli to w 1982 roku, w trakcie stanu wojennego, zostaje tajnym współpracownikiem SB. I to będzie taki też wspólny mianownik większości tych ludzi, oczywiście nie wszystkich, że właśnie będą współpracowali albo ze Służbą Bezpieczeństwa, albo właśnie z tym wywiadem wojskowym. Czy czasami po prostu tym w ramach Służby Bezpieczeństwa wywiadem, który działa za granicą. Oprócz Solorza, wtedy też założy spółkę polonijną Henryk Kulczyk, który w skrócie, w ciągu paru lat do tego biznesu też prowadzi swojego syna, Jana Kulczyka. No i to jest taka ciekawostka, bo Jan Kulczyk często mówił, że pierwszy milion na otwarcie swojej działalności dostał od ojca, i to jest prawda, ale ten milion jego ojciec zrobił na spółkach polonijnych, tych działających w Polsce. Wtedy też zacznie działalność Jan Starak. To jest dzisiejszy właściciel Polfarmy i wielkiego biznesu farmaceutycznego w Polsce. Również zarejestrowany w tamtym momencie, gdy zaczyna biznes, jako pracownik Służby Bezpieczeństwa. I nasza złota para polskiego biznesu, już nieżyjący Jan Weichert oraz Mariusz Walter, którzy podwaliny potęgi dzisiejszego ITI, czyli między innymi TVN-u, właśnie też zaczną od spółki polonijnej, która na początku będzie sprowadzała do Polski kasety wideo, czyli tak zwane kasety VHS.
Obaj są współpracownikami, tylko akurat nie Służby Bezpieczeństwa, tylko właśnie tego wywiadu zagranicznego. I o co w tym chodzi? Bo to nie jest tak, że oni wszyscy jakoś są podstawieni czy wykreowani, ale że oni wchodzą w pewną formę działalności. I mi jakby umożliwia się działalność, ale te spółki polonijne zaczną być taką szkołą biznesu. Szkołą biznesu dla partyjnych. Członków, często nie bezpośrednio, ale członków ich rodzin. Bo na przykład jakoś tak się dzieje, że w tych spółkach nagle lądują synowie, córki, zięciowie, rodziny ważnych działaczy partyjnych. Czyli to jest jakby taka szkoła biznesowa, która ma pozwolić młodemu pokoleniu komunistów rozwinąć skrzydła w kapitalizmie. I tu od razu się pojawia takie pytanie, bo wiecie, ci ludzie, zwłaszcza później, gdy w wolnej Polsce będzie się nie wytykało współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa czy z wywiadem, będą mówić, że inaczej się nie dało, takie były okoliczności, oni chcieli jakby rozwijać biznesy, zarabiać, tworzyć. No i ja zawsze mam tę odpowiedź, że tak, dało się inaczej. Bo jest taki jeden przykład. Ten pan to jest Ignacy Soszyński. To jest człowiek, który już przed wojną otworzył swoją taką małą firmę perfumeryjną w Poznaniu. Po wojnie w ramach nacjonalizacji wszystko mu zabrali komuniści, a on wyemigrował do Francji. Tam we Francji uczył się zawodu perfumiarza w słynnym Grasse. Ci, co czytali Pachnidło, pewnie słyszeli. Później rozwija swój biznes bardzo mocno w Maroku. I pod koniec lat 70., gdy właśnie wchodzi ta możliwość spółek polonijnych, przyjeżdża z pieniędzmi do Polski i rozwija swój biznes. Robi to uczciwie, tworzy kilka spółek, które głównie produkują w Polsce perfumy. Mu się nawet uda, że tuż przed rozpoczęciem stanu wojennego zacznie produkować dla gigantów takich kosmetycznych z Zachodu w Polsce. Po prostu towary, które potem będą wysyłane na Zachód, no bo tutaj jest taniej, są dobrzy chemicy, etc. W szczytowym momencie, to jest mniej więcej początek 1984, ten człowiek zatrudnia już kilkuset ludzi w kilku firmach i na podstawie takich nieoficjalnych szacunków jest najbogatszym Polakiem. Ale jednocześnie działa bardzo uczciwie. Wspiera Kościół, zatrudnia u siebie działaczy opozycji, którzy mają na przykład problem z pracą w trakcie stanu wojennego. I w 1984 prawdopodobnie, bo tego też dokładnie nie wiemy, odmawia współpracy. Odmawia jakby uczestniczenia w tym układzie, który się toczy na połączeniu właśnie spółek polonijnych z komuną. Władze robią przeciwko niemu proces pokazowy, gdzie miał zostać skazany na kilka lat więzienia. No ale jest szok, bo wezwani jako świadkowie dyrektorzy firm państwowych zeznają na jego korzyść, że nie było nic uczciwego w tych praktykach, które mu zarzuca esbecja. No bo to śledztwo oczywiście prowadzi Służba Bezpieczeństwa. Natomiast Ignacy Soszyński jednak będzie zmuszony do opuszczenia Polski. Z Polski wyjedzie, ale zostanie tutaj jego syn, który już na trochę mniejszą skalę, ale będzie kontynuował tą działalność. I w tej chwili w rodzinie Soszyńskich, że tak powiem, do biznesu dochodzi trzecie pokolenie. A tak nie powinienem reklamować, ale wielu z nas kupuje ich produkty, bo już powiem, na przykład marka Oceanic to jest właśnie pozostałość tej działalności. Także jeżeli na przykład słyszymy, że nie dało się wtedy prowadzić tego biznesu bez wchodzenia w pewne powiązania z partią, z SB, z władzą komunistyczną, ja uważam, że się dało. Tylko może wymagało to więcej uczciwości. I to jest jedna rzecz. Jednocześnie to, co dodatkowo zrobią w stanie wojennym, to umożliwią przedsiębiorstwom państwowym zakładanie spółek. Na początku to będą tylko spółki takie jakby do nich należące.
I w zasadzie społeczeństwo to się będzie podobać, bo to będzie wyglądało tak, że na przykład jest sobie jakaś firma państwowa, która prowadzi tartak i ona otworzy inną spółkę, która będzie de facto fikcją, bo będą tam pracowali ludzie z tartaku, ale będą na przykład po godzinach produkować inne produkty niż każe robić centrala. Albo takie towary, których nie ma jakby na tak oficjalnej sprzedaży, ale potrzebują ludzie. I to później będzie po prostu sprzedawane prywatnie. I w zasadzie to wielu ludzi cieszy, bo wtedy właśnie ten będzie się mówiło o tym, że idzie się na fuchę, idzie się na prywatę, żeby zarobić dodatkowe pieniądze. Więc po prostu na przykład robotnicy, rzemieślnicy będą mogli w ten sposób dodatkowo zarabiać, ale na tym będzie czapa. Ponieważ właśnie dyrektorami tych spółek będą ci sami ludzie z przedsiębiorstwa państwowego. I pieniądze zaczną znikać. I to będzie taki dodatkowy sposób na wyprowadzanie pieniędzy z gospodarki. A tak de facto coś bardzo nieuczciwego, bo okaże się nagle, że ludzie mogą kupować rzeczy, ale muszą za nie płacić dużo więcej, niż jest ta oficjalna cena państwowa. I w ten sposób pieniądze będą właśnie płynąć do tego środowiska. Wreszcie to, co zrobią już pod koniec, to są już mniej więcej te właśnie lata 87-88, umożliwią tym spółkom zaciąganie kredytów. Nawet stworzą do tego specjalny bank, Bank Rozwoju Eksportu. I w ten sposób dodatkowo pieniądze będą wyciągane z państwa do kieszeni nomenklatury. Bo tak naprawdę temu to służy. Oczywiście osoby nie zapomni też ta struktura MSW, czyli SBCja. Oni też będą wyciągać ręce po prywatę, żeby budować swój majątek. I tu się, tak naprawdę to jest coś, co oni robią już od dawna. Ponieważ Służba Bezpieczeństwa w Polsce praktycznie od samej wojny prowadzi różne rodzaje przestępczej działalności. My o tym mało wiemy, ale są takie dwie afery, które wyjdą na światło dzienne, ponieważ tam będą rozgrywki polityczne przy zmianie pierwszego sekretarza. No i taką pierwszą będzie Zalew, która ma miejsce za czasów Gomułki. Wtedy SB robi coś takiego, że jej pracownicy, którzy często wyjeżdżają za granicę, przemycają do Polski rzeczy, których brakuje. Bardzo chętnie złoto, ale też biżuterię, skóry, pończochy. I to wszystko potem jest nielegalnie sprzedawane na czarnym rynku. Jest to na to zgoda oficjalna, bo to ma zapewnić dodatkowe środki dla działalności bezpieki i wywiadu. Ale mniej więcej 2/3 z tych pieniędzy trafia do kieszeni SB-ków. I dlatego mówimy na tą aferę Zalew, bo oni za te pieniądze zbudują sobie potem piękne wille przy Zalewie Zegrzyńskim. No i ta afera wyjdzie na jaw w 71 roku, bo wiecie, rozliczana jest ekipa Gomułki, trzeba kogoś ukarać, trochę osób poleci. Ale to jest taki wierzchołek góry lodowej. Większość pieniędzy jest dobrze ukryta, schowana, się dzieje. Także ludzie, którzy na przykład kupowali na czarnym rynku złoto w latach 60., no to czerpali właśnie z tego nielegalnego przemytu SBC-i. No wiecie, jak SBC wracał z zagranicy i miał w walizce full złota, no to nikt go nie kontrolował, bo on przechodził przez granicę bez kontroli. I tak to wyglądało. Potem w latach 70. będzie już bardziej grubo, bo zwykły przemyt nie będzie wystarczał i będzie miała miejsce afera żelazo. Afera żelazo będzie polegała na tym, że SBC-ja stworzy na zachodzie, głównie w Niemczech i Francji, grupy przestępcze. To będzie też we współpracy z wywiadami z Jugosławii czy Bułgarii, więc te grupy będą międzynarodowe. One będą napadały na jubilerów, okradały po prostu ludzi, sklepy. I to wszystko będzie właśnie potem przesyłkami dyplomatycznymi przesyłane do Polski i sprzedawane. Czyli wiecie, no, na Zalewie nie zarabiali dość dużo, no bo trzeba było coś kupić, przywieźć do Polski i tutaj sprzedać, a tam po prostu kradną. Głównie operują w Niemczech tym biznesem bracia Janosz.
I wiecie, co się dzieje? Na przykład jeden z Janoszy w pewnym momencie otwiera w Hamburgu komis. I w tym komisie daje super stawki, przyjmuje od Niemców złoto, zegarki, co się da, na sprzedaż. I nagle pewnego dnia pakuje wszystko do walizek, siada w samochód, jedzie do Polski. Tam na granicy są przygotowani, żeby przejechał bardzo szybko, bez kontroli. Po czym przyjeżdża na Rakowiecką, do głównego budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zdaje łup. Dla niego ma być 40%, SBC go szukają, dostanie dużo mniej. Dlatego później, jak w latach 80. są szukane haki na niektóre osoby, ta afera wybuchnie. Wygrzebie się Janoszów, oni o wszystkim opowiedzą, ale generalnie lata 70. bardzo dużo napadów, kradzieży i takiego po prostu chamskiego bandytyzmu na Zachodzie, to są właśnie akcje z afery żelazo. Po prostu kradzież, która ma miejsce w biały dzień. W latach 80. SBC się jeszcze bardziej wycwani. I to są afery, które w Polsce już nie zostały ani rozliczone, ani zbadane. Wiemy o nich dlatego, że kawałek z nich wypłynął w Niemczech i Austrii. Ponieważ wtedy SBC zacznie tworzyć autobandy. Część przestępców będzie nawet wysyłana z Polski. Sprawnych złodziei, którzy potrafią na przykład szybko ukraść samochód, po to, żeby te samochody na Zachodzie kraść i szybko przewozić do Polski. To, że nagle ma miejsce taki wysyp autogiełd w Polsce w latach 80., które się otwierają wszędzie, i to, że przez całe lata 80. do Polski trafi ponad 330 tysięcy samochodów, oczywiście nie jest tylko i wyłącznie tą kradzieżą. My nie wiemy, jaka to była skala. To, co wiemy, to tych, których zatrzymano w Niemczech, Niemcy szacowali, że to była kradzież około kilku tysięcy samochodów, mniej więcej trzech. W Austrii dużo więcej. Zresztą w Austrii tam była taka najbardziej międzynarodowa szajka, bo tam właśnie było mnóstwo podłączonych przez wywiady z innych krajów. Także samochody szły i na Polskę, i do Bułgarii, i do Jugosławii. Była taka wzajemna współpraca. I w ten sposób tworzą się pieniądze dla esbeków. A jednocześnie esbecja tworzy tak naprawdę przestępczość. Ponieważ ma gangsterów na miejscu w Polsce, którzy jakby odbierają te samochody i je sprzedają. Bardzo dużo tych, to są też często cinkciarze, ci handlują walutą, to jest wszystko powiązane. Bardzo wielu z tych przestępców po prostu założy te słynne, zorganizowane grupy przestępcze w latach 90. Też bardzo wielu z nich wróci z Zachodu. Tych, którzy kradli, no często też zabijali, bo tam dochodziło do wielu rzeczy. Akurat te autobandy mają na sumieniu też kilku policjantów, zarówno w Niemczech, Austrii, jak i Francji. Ale to nie koniec, bo Esbecja też będzie miała inny sposób na zdobywanie pieniędzy. I tym czymś będą tak zwane CHZ-y albo PHZ-y. To znaczy centrale handlu zagranicznego i przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. To jest taki sowiecki model, który w Polsce wprowadzono w stalinizmie. Czyli nie pozwala się firmom państwowym na handel z Zachodem. Ale dla każdego przemysłu tworzy taką specjalną organizację, to jest centrala handlu zagranicznego, która ma pośredniczyć. Czyli jakby na przykład brać produkty z Polski i sprzedawać je na Zachodzie. Albo odwrotnie, jak coś jest potrzebne, to importować surowce czy produkty dla takiej gałęzi przemysłu. I takie główne, największe te CHZ-y, które istnieją właśnie w latach już 80., to są na przykład właśnie Universal, to jest głównie przemysł elektroniczny, Hortex, czyli przemysł spożywczy, rolny, CECOP, to jest ciężki przemysł, węgiel, Ciech, podobnie, Stalexport, no to handel stalą, Paget, handel drewnem. Większość tych CHZ-ów później stanie się prywatnymi firmami i to będzie czołówka warszawskiej giełdy w latach 90.
O nich jeszcze będziemy mówić. Możecie zapamiętać na przykład Uniwersal, bo to będzie taka dość znacząca nazwa w latach 90. Ale właśnie te wszystkie firmy zaczynały jako te centrale handlu zagranicznego. I tu się odbędą dwie rzeczy w ramach tego uwłaszczenia. Pierwsza rzecz, i to jakby najwyższe władze partyjne i rząd nakażą SB, powstanie tak zwana druga linia wywiadu naukowo-technicznego. To jest mniej więcej 82 rok, środek stanu wojennego. O co chodzi? Bierze się młodych, zdolnych, kończących studia, którzy mają już dobre wykształcenie. Zazwyczaj techniczne i ekonomiczne. Robi się im takie, wiecie, prezentację patriotyczną. No, będziesz działał dla Polski, dla wywiadu, wiecie, walka CIA, utrzymanie dobrobytu ojczyzny. No, to też tak łatwiej przekonać, prawda? No, bo inaczej jest powiedzieć komuś, będziesz donosił na kolegów z uczelni czy pracy, a inaczej, wiesz, ty będziesz jak James Bond. No i tych Jamesów Bondów jest bardzo wielu. To są ludzie, którzy na Rakowiecką nie chodzą. Oni nigdy nie pojawiają się oficjalnie w budynkach MSW czy Służby Bezpieczeństwa. Oni są bardzo głęboko zakonspirowani. Jedyny kontakt z tym resortem, ze SBC-ją, to jest przez ich oficera prowadzącego. I ci ludzie będą właśnie wrócani do pracy w tych firmach. Osiągną tam wysokie stanowiska, a większość z nich też pojedzie do pracy na zachód. No bo te centrale handlu zagranicznego mają dużo operacji na zachodzie. Mają swoje przedstawicielstwa, projekty. Wiele tych osób pójdzie na jakieś studia podyplomowe na zachodzie, na praktyki w innych przedsiębiorstwach. I to będzie taka dodatkowa właśnie szkoła biznesowa. Że mają już nieźle wykształconych ludzi, wysyłają ich do działania na zachodzie, do nauki biznesu, nauki jak otwierać firmy, jak je prowadzić, jak działać w danej branży, tak jak działa się na zachodzie Europy, czy nawet w Stanach. A jednocześnie to są ludzie bardzo zależni od kogo? Od swojego agenta prowadzącego. To będzie właśnie ta, przepraszam, oficera prowadzącego. To będzie taka relacja, oficer, agent. Czyli jest sobie teoretycznie jakiś pan dyrektor w firmie, ale jest oficer. Jak ten oficer przyjdzie i mu coś każe zrobić, to on to prawie na pewno zrobi. Wtedy właśnie zmienia się w tego Jamesa Bonda i działa na rzecz ojczyzny ludowej. I w ten sposób z tych CHZ-ów zacznie być tworzona tak zwana czarna kasa. Ponieważ ma miejsce wiele transakcji, wiele operacji i zawsze przy nich część pieniędzy gdzieś znika. To będzie tak dobrze zorganizowane, że na przykład słyszeliście kiedyś o Panama Papers, tej takiej wielkiej aferze finansowej. No w Panamie od lat, tam końca lat 70. jest wielka pralnia pieniędzy. No to większość dużych CHZ-ów też jest to zamieszana. I pieniądze przez tą Panamę albo jakieś inne raje podatkowe lądują w funduszach luksemburskich albo tajnych kontach na zachodzie. Ci ludzie otwierają konta w rajach podatkowych. Spółki. Praktycznie, wiecie, większość kontraktów zagranicznych jest nierentowna. Część oczywiście z tego powodu, że są po prostu źle prowadzone czy zarządzane, ale w wielu miejscach pieniądz ucieka. I to właśnie zacznie się bardzo mocno dziać, tak mniej więcej jak stan wojenny i będzie trwało do lat 90., kiedy będzie miała miejsce największa afera, czyli tak zwany Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, ale o tym na kolejnych wykładach. I tu się też pojawią bardzo ciekawe postacie, bo na przykład będzie Grzegorz Rzemek. On właśnie prawdopodobnie będzie kimś takim, a na pewno zacznie swoją karierę zawodową tutaj, a dokładnie w Pagedzie. Później trafi do wielu innych firm. Będzie też taka postać jak Dariusz Przywieczerski. On już w 86. wespnie się bardzo wysoko na szczybla kariery, bo stanie się głównym dyrektorem Uniwersalu. I będzie taka jeszcze ciekawa postać, która będzie rekomendowała wiele z tych osób. To będzie młody polityk partii komunistycznej,
który zresztą w latach 80. nawet trafi do rządu, będzie ministrem, Ireneusz Sekuła. Taka ciekawostka, już w wolnej Polsce koło 96. zacznie się wokół niego palić. W 2000 roku popełni samobójstwo. Ale są to takie jakby takie trzy najbardziej znane nazwiska, które będą właśnie się kojarzyć z tym procederem. No i już pod koniec lat 80., gdy będzie takie poczucie, że wszystko się sypie i trzeba się naprawdę już nachapać, zacznie się wielki eksodus. Zacznie się wielki eksodus i z samej Służby Bezpieczeństwa do tych firm oraz ich spółek zależnych przejdzie prawie 3,5 tysiąca oficerów. To będą głównie starsi oficerowie, jak możemy domniemywać, głównie tacy, którzy mają agentów w ramach drugiej linii wywiadu naukowo-technicznego. I oni przejdą już bezpośrednio tutaj. Często może być tak, że oficer będzie podwładnym swojego agenta. Ale będą dobrze usadzeni i przygotowani. Zaś 87 ma miejsce coś takiego, że nagle pozwala się tworzyć tym przedsiębiorstwom państwowym quasi prywatne spółki. Czyli wydaje się im takie możliwości same jak spółkom polonijnym. Wiecie, to jest jeszcze w zasadzie, można powiedzieć, prawie że głęboka komuna, tak? I nagle wchodzi coś a la kapitalizm. Pewnie chodzi o to, że tych spółek polonijnych jest za mało, jednak takich, co współpracują, też jest za mało. Więc trzeba ich naprodukować trochę więcej. I wtedy zacznie się naprawdę wysyp, głównie z partii, no i też trochę z administracji. Sekretarze zaczną przechodzić na stanowiska w firmach prywatnych. Czy to spółkach polonijnych, czy nowo tworzonych prywatnych spółkach w oparciu właśnie o majątek tych przedsiębiorstw państwowych. I to będzie też takie przygotowanie do takiej już kulminacji, kiedy trzeba będzie szybko ukraść, ile się da. Jakbyśmy na to nie patrzyli, to koniec końców, wskutek tej struktury i tego, co oni stworzą, z partii, z administracji, przez różnego rodzaju spółki, okaże się, że komuna, mniej więcej jak jest rok 88, ma dobrze wykształcone kadry zarządzające. Ludzie, którzy już mają kilka lat doświadczenia w biznesie, a przede wszystkim nabrali dużego doświadczenia na Zachodzie. To często nawet nie muszą być bezpośrednio oni, ale członkowie ich rodzin. To będzie wystarczyło. Dodatkowo, wskutek tego, że wiele rad prowadzą różnego rodzaju działalność biznesową, mają bardzo dużo układów. Ręka rękę myje. Mają układy i na zachodzie Europy, i na wschodzie. Jeżeli zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się nagle działo, że przedstawicielstwa firm zachodnich otwierali właśnie ludzie wywodzący się z partii albo członkowie ich rodzin, odpowiedź jest prosta. To były układy towarzyskie i znajomości, które wtedy powstały. Bo wiadomo, że jak jakaś firma francuska chce mieć firmę tu w Polsce, no to prędzej zaufa kogoś, kogo już poznała. Na przykład z nimi handlował, był u nich na praktyce, albo którego poznali na targach zagranicznych. Czyli są odpowiednie układy. Są układy, a jak wiadomo, w Polsce na układy nie ma rady. Wreszcie, dzięki tej działalności w centralach handlu zagranicznego, gdzie dobrze się ulokowali SBC-cy, oni mają swoje etaty, ale też mają grubą kasę. Wiecie, to są wszystko szacunki, hipotezy, to pewnie już nawet nie da się tego powiedzieć, ale taka zagadka. Jak myślicie, na ile badacze szacują tą czarną kasę, która w różny sposób została zgromadzona przez to środowisko, no właśnie tak mniej więcej około końca 88. Można podawać w dolarach. Słucham? Bilion. Bilion dolarów. Miliard dolarów. Ileś miliardów, ale nie wiadomo ile.
Okej. Okay. Słuchajcie, no kwota jest zacna, bo to jest 5 miliardów dolarów. Na ten moment Polska jest zadłużona na 44 miliardy na zachodzie. A oni mają 5 miliardów zgromadzone w bardzo różnych miejscach. Część na zachodzie, część ukryta w Polsce, część w rajach podatkowych. A wreszcie, dzięki wpływom SBC i ich kreacji w świecie przestępczym, mają też całą armię gangsterów. Gangsterów po wijakach, gangsterów trzepakowych, którzy zaraz dostaną broń do ręki. Czyli w momencie, w którym będzie dochodziło do tych zmian w Polsce i początku demokracji, nomenklatura ma doświadczenie i wykształconych ludzi, ma znajomości i kontakty na zachodzie, ma wielką kasę i ma wreszcie odpowiednie kontakty i na swoich usługach przestępców, którzy będą w stanie na przykład wymuszać czy wykonywać pewne tajne operacje. Czyli tak naprawdę nawet gdyby już nie mieli SB, to dalej mają takie swoje ukryte zbrojne ramię. Także jest proste pytanie, jakie miał szanse obywatel, zwykły człowiek, na przykład w konkurencji biznesowej z nomenklaturą w roku 89 czy 90. No i na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć samemu. Ale to, co jest najważniejsze, no bo wiecie, to też część z tych, bardzo dużo z tego się działo w pewnym sensie samo, dynamicznie. To nie jest też tak, że Jaruzel miał plan od A do Z i go w 82 roku wdrażał, bo to też była sytuacja dynamiczna. Pewne rzeczy działy się też przypadkowo. Też bardzo wiele rzeczy było poza kontrolą. No bo jakby to, że wiecie, Służba Bezpieczeństwa miała kontakt z przestępcami, już było wcześniej. Zresztą nawet w pewnym sensie Jaruzel i Kiszczak próbowali temu przeciwdziałać. W 1985 powołali specjalnie taki Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy, czyli taką służbę wewnętrzną, która miała właśnie teoretycznie temu przeciwdziałać. No ale to nie za bardzo funkcjonowało, a tak naprawdę przyspieszyło eksodus. Bo w momencie, jak zaczęło im się troszeczkę palić w resorcie, to oni właśnie pouciekali do firm prywatnych. Do tych central i do central handlu zagranicznego. Ale to, co jest najważniejsze, bo pokazywałem różnych biznesmenów. Jest dużo więcej takich, którzy zrobili wielkie kariery na zwłaszcza w latach 90., byli na pierwszych stronach gazet, dzisiaj są celebrytami, często byli podawani społeczeństwu jako wzór, dostawali ordery, medale. I tutaj, wiecie, jeżeli my mamy pójść do przodu jako społeczeństwo, to nie chodzi teraz, żebyśmy my wykopali to wszystko, ujawnili, ukarali ludzi, skazali, bo to często jest niemożliwe. Często jest niemożliwe, dokumenty poginęły, ludzie pomarli, ale żebyśmy my mieli świadomość. Żebyśmy mieli świadomość i żebyśmy wiedzieli, kto jest dla nas prawdziwym wzorem. Żebyśmy po prostu mieli tą wiedzę, by móc ocenić i samemu podejmować wybory. Jak chcemy iść w życiu? Czy naszym życiem mają rządzić układy, kolesiostwo, takie działanie przeciwko temu, co nas buduje, czy właśnie czynienie dobra? I to tyle tak odnośnie wstępu. To jest bardzo ważne, żebyście mieli tą świadomość tego, co przygotowało te już właściwe uwłaszczenie nomenklatury, bo o tym będziemy mówić na kolejnych dwóch wykładach. Na tyle, o ile nam pozwoli wiedza i możliwości. Ale tak zapamiętajcie przede wszystkim właśnie te najważniejsze kwestie. Spółki polonijne, centrale handlu zagranicznego, tą przestępczą działalność Służby Bezpieczeństwa. Potem jak na przykład powiem, że no i tutaj spółka polonijna coś kupuje, albo nagle centrala handlu zagranicznego zostaje szybko sprywatyzowana przez wybranych ludzi, żebyście mieli świadomość, o co chodzi. I przede wszystkim to,
że komuna i jej poplecznicy byli już w zasadzie w 88, najpóźniej początku 89 roku, świetnie przygotowani na kapitalizm. A na pewno byli może i 100 długości przed resztą społeczeństwa.